Gwiazda, szpagat dla Amelki to już pestka. Odkąd chodzi na zajęcia baletowe, takie pokazy mamy w domu na co dzień, mówią rodzice dziewczynki. W środę w Domu Kultury Orbita zobaczyli, co jeszcze córka potrafi. Ta grupa rozpoczęła zajęcia niespełna pół roku temu. Efekty już teraz cieszą oko. Dzisiaj właśnie w Domu Kultury Orbita odbywa się noworoczny pokaz baletowy starszej grupy, tak na rozpoczęcie tego roku. Po pół roku rodzice mogą zobaczyć, co ich dzieci się nauczyły na zajęciach baletowych pod okiem pani Beaty Macioszczyk. Więc jest to fajna okazja, żeby też spędzić trochę tego czasu i zobaczyć, czy faktycznie spełniają te zajęcia ich oczekiwania. Zajęcia polegają głównie, żeby uczyć się baletu przez zabawę, więc jest to bardzo fajna opcja. Zabawa jest tutaj na razie najważniejsza, mówią zgodnie rodzice. Raczej niewielu z nich spodziewa się, że pociechy zostaną kiedyś zawodowymi tancerzami. Posłali je na balet z zupełnie innych powodów. Właściwie ze względu na chęć dziecka, ponieważ mieszkam akurat na tym osiedlu i tu mam po prostu najbliżej, no to sam sobą po prostu tak wyszło. Te zajęcia sprawiają dużo przyjemności? Bardzo dużo. Komu więcej, córce czy rodzice? Myślę, że córce, ponieważ młodsze też chodzi, to w domu razem uskuteczniają jakieś tam różne wygibasy i obroty, także mamy dużo zabawy. Tak, córka. O, jak długo już ćwiczy balet? Drugi rok. I jakie są efekty? No ona jest zadowolona, my jesteśmy zadowoleni, bo i ruchowo się rozwinęła i ogólnie jest bardzo fajnie. Ćwiczy w domu też? Tak, bardzo często, jak tylko jakaś muzyka leci, to zaraz są też tutaj pokazy taneczne z korytarza do pokoju, także jak najbardziej tak. Córka chciała tutaj chodzić, a poza tym wpływa to ogólnorozwojowo na dziecko, żeby się ruszało. Lepsze to niż siedzenie w domu przed telewizorem czy przed laptopem, więc lepiej, żeby tutaj poznawała troszeczkę inne życie również. Przy okazji chyba daje też mnóstwo radości, pozwala się w taką małą księżniczkę trochę. Tak, oczywiście, to jest wielka radość dla niej i te postępy, które robi, czasem większe, czasem mniejsze, ale ją tak motywują i za każdym razem jak wraca, to pokazuje bardzo chętnie, czego nowego się nauczyła. Państwo mają darmowe pokazy w domu najpierw, tak? Tak, oczywiście. Czasem własne nowe pomysły są jeszcze wplatane w to, co się nauczy, także dużo radości z tym. Pokaz przed publicznością to co prawda zupełnie inna sprawa niż domowe występy, ale nawet jeśli pojawiła się lekka trema, to na pewno nie było jej po małych tancerzach widać. Córka pewnie jest troszeczkę zestresowana, bo przygotowania były w domu, także korona tam chciała wziąć, ale okazało się, że nie może, także... Czeka na to, żeby wystąpić przed nami. Czy przed tym dzisiejszym publicznym pokazem jakiś stres, delikatne emocje, u kogo większe, u córki czy u mamy? Nie, u mnie nie. Ja generalnie takimi rzeczami się raczej niespecjalnie denerwuję, a młoda myślę, że przeżywał. Rano mówiła, że ma tremę. Dzisiaj lekki stres nastąpił przed tym publicznym pokazem swoich umiejętności, czy to sama? Myślę, że nie. To ma być zabawa i z uśmiechem tutaj z radością przychodzić, a nie żeby się stresować. Pokaz przygotowała z dziećmi Beata Macioszczyk. Udał się znakomicie. Były wprawdzie drobne potknięcia, niektórych troszkę uciskały baletki, ale jak to się mówi, złej baletnicy będzie przeszkadzał i rąbek od spódnicy, a dobrej nie przeszkodzi w tańcu nic. Dzieci uczęszczające na zajęcia baletowe do Domu Kultury Orbita to kandydaci na świetnych tancerzy. Amelko, czy ty jesteś zadowolona ze swojego występu? Tak. Jak długo trwały te przygotowania? No, niewiele. Jak się tańczy? Co jest najfajniejszego w tańcu? Najfajniejsze to jest to, że mogę zrobić tą rozgrzewkę. A później co się dzieje? Później no, lubię też szpagaty i ćwiczę. Ale taki szpagat to chyba bardzo trudno zrobić, co? Długo trzeba ćwiczyć, żeby zrobić? Długo trzeba ćwiczyć. Jak tobie się tańczy? Dobrze. Ty miałeś bardzo trudną rolę, prawda? Co musiałeś robić? Szarówkę. Co to znaczy? Co to jest solówka? To dla dziewczyny, tylko coś innego.
Bardzo nam się podobał, jesteśmy zachwyceni. Widok tych maleńkich dziewczynek, tak pięknie przybranych. My w nim występowali i w dodatku my... Jak się tobie tańczy? Dobrze. Co było najtrudniejsze w przygotowaniu tego występu? Nic. Wszystko łatwe, sama przyjemność, tak? Tak. A dlaczego ty lubisz tańczyć w balecie? No bo lubię. Po prostu lubię. Super, naprawdę fajnie. Fajnie było, nie? Przyjemnie się tańczy? Tak! A powiedz, ty nie stresujesz się, jak jest taka publiczność duża? Nie. Głównie ten taniec rosyjski bardzo mi się podobał. Pokaz oglądali nie tylko rodzice, ale też dziadkowie i rodzeństwo małych tancerzy. Młodsze siostry już marzą o tym, by też założyć baletki. Jaśminka, twoja siostra już tańczy? Tak. I tobie się to podoba pewnie bardzo, co? Też chciałabyś być baletnicą? Kolejny taki pokaz odbędzie się w Domu Kultury Orbita 30 stycznia. Wtedy pod okiem pani Pauliny Kroczak dzieci w wieku od 3 do 5 lat pokażą, czego się nauczyły w tym roku. Duże zainteresowanie baletem? Musimy przyznać, że u nas jest akurat bardzo duże zainteresowanie akurat baletem i u pani Beaty, i u pani Pauliny. Dlatego właśnie też postanowiliśmy rozbić te grupy na grupę młodszą i grupę starszą, ponieważ było no tyle dzieci, że nie miało to sensu trzymać ich w jednej grupie, a tak przynajmniej jest wszystko dostosowane do wieku uczestników i muzyka, i układy, więc myślimy, że jak najbardziej. No i zachęcamy jeszcze inne dzieci, bo balet to jest bardzo fajna forma aktywności, coś innego, niecodziennego, ale jak najbardziej dla dzieci. Szczegółowe informacje w sprawie zajęć baletowych można uzyskać w Domu Kultury Orbita. Polecamy.